Dzień dobry, ja jestem Nerwarian, kolejny odcinek Z do A i tym razem Nasus. Tylko, że to nie jest taki typowy Nasus, bo jest to Nasus na midzie, pod AP. Zazwyczaj jednak widzimy Nasusa na topie, pod jakieś tam staki, farmienie nudne itp. Nie, 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 to nie jest nic z tych rzeczy. Tutaj będzie AP Nasus pod max E i w sobie taki full push, coś w tym stylu. Też jakiś czas temu był ten Nasus na topie, pod puszowanie. I mógłbym coś takiego zagrać, owszem, ale nie byłby tak ciekawy jak ten Nasus nam idzie pod puszowanie, prawda? Gram na Syndrę. Łatwo nie będzie, ale spokojnie, damy radę, wierzę. Standardowo proszę kciuki zostawić, suba jak ktoś jest nowy na kanale, życzę miłego oglądania. Zauważyłem, że już jestem prawie na półmetku tego ZDA. Co z tego, że już minęło? Ciekawe w sumie kiedy zacząłem, muszę zobaczyć później jak... Nie wiem ile już to trwa. Ale to za długo, za długo. Myślałem, że dam radę to w kilka miesięcy zrobić. Już trwa więcej niż kilka miesięcy po prostu. Nasza kompozycja, muszę przyznać, że nie jest zbyt świetna. Czy moja MFK się połączyła? Jest i ona, dobra, fajnie. Poprzednią grę zacząłem nagrywać i miałem remake ze strony przeciwnej niestety. Strasznie irytująca sprawa. Bo tutaj gadasz od 4-5 minut, odcinek nagrywasz, a tu boom, remake. I nie ma. No ale oczywiście oczywiście lepiej jest, żeby był remake, niż żeby się grał 4 na 5 w sumie, prawda? To mi się wydaje. To ma większy sens. Więc ogólnie remake jest spoko. Teraz jeszcze wprowadzili ten surrender w 15 minucie. Nie, wydaje się, że to są dobre zmiany, aczkolwiek jeśli chodzi o ten surrender w 15 minucie, to też nie do końca zawsze w sumie tak naprawdę, no bo ludzie częściej chcą się szybciej poddawać, więc no nie do końca. Nie wiem, czy to jest taki super. Ale a propos tego Nasusa, to jeden z gości, który grał w LCS-ach, czy gra w LCS-ach, Betsy, no, na topie, właśnie grał tego Nasusa na midzie, na tym, na solo kolejce, bardzo dużo. Także to nie jest jakiś taki śmieszkowy pik pod trollowani w ogóle, tylko to jako tako naprawdę działa. Także zobaczycie. Czy nie wiem, czy w moich rękach będzie taki cudowny, ale spróbujemy. Może zadziała i w moich. Betsy bardzo blisko bycia w playoffach, ale go szukali niestety. A i oczywiście a propos LCS-ów, 1 czerwca zaczynamy. U mnie na kanale będzie można na Twitch oglądać oczywiście, także zapraszam na transmisję. Zapraszam śmiało, no bo MSI już się skończyło, jak wrzucam ten filmik. Ale ten film nagrywam w niedzielę akurat. Aj ty. Więc jeszcze jesteśmy przed finałami. Aj, nie przed mi stack, cholera. Jakie stacki tutaj będę robił? Ale nie będzie to taki, wiecie, taki must have, jak się na topie gra, to tam cały czas się stakuje, prawda? Tutaj bardziej polega na tym, żeby pushować i harassować przeciwnika. Tak to ma działać. No muszę niestety. Przeżyję? Dawaj. Dobrze, brawo. Drugie ciastko zjadłem w ogóle niepotrzebnie, jakbym padł, to by było strata ciastka. Ale brawo, to Syndra trochę tam przesadziła. Się gościu za bardzo podjarał, oba samonery stracił. Głupie, z jego strony. Ja sobie ciężarówkę wezmę na staka. Będzie 6 staków. I boom. Staram się tu jeszcze jak to rozegrać, bo widziałem, że Betsy właśnie grał pod tego. On grał bardzo szybkie duszki na tym midzie. Staram się tak samo sobie zrobić w sumie. A jak to działa? Można napisać Ghost? O, można pięknie. On grał pod to. Zrobimy tak, tak i tak. No dobra, nie będzie. Zobaczymy, jak to zadziała. Może będzie. W ogóle Tryndamere na drugim levelu mnie gankował. Jak on to w ogóle robił? Wziął Reda, w rejty może. Poszedł chyba tutaj do dżungli przeciwnika, zobaczył, że niczego nie ma. Skankował mida. No na drugim levelu nic nie może zrobić, bo ma Q i E, więc nawet nie ma tego spowolnienia. Chyba się miał spowolnienie? Nie jestem pewny w sumie. Ale ona jest bez summonerów, damy znać jeszcze raz. Mastery może przejść, no bo jak ja ją spowolnię, no to w miarę tam powinno łatwo być. Ją zabić w sumie, tak mi się wydaje. Aj, niefortunnie miniony się ułożyły. Mogę też te miniony autoatakować, no bo pasywka oczywiście pod lifesteal. Będzie pomagała, szkoda, że nie obrywała. No, staczka. Jakaś bardzo to nie boli. Chociaż to trochę obija, nie? Co tu jest trenda?
Oczywiście, dzięki za info. Nie byłem tego świadom. 130 z jednego tego. Nieźle, na piątym levelu powinienem na 1E brać tą tylnią falę minionów. To jest spoko. Jakby tam jest jakaś bitka. Aj, chciałem bardzo postawić. Zjadłem sobie ciastko niepotrzebnie. Trochę fail z mojej strony. Znowu fail, niestety. Sporo many kosztuje to, a jednak stówkę. Dużo, dużo. Ale obrażenia fajne, fajnie się puszuje. Czemu by nie? Co ciekawe, nasze ulti zadaje sporo obrażeń, jak będziemy mieli AP. Ładnie, szkoda, że nie wszedł trzeci tick, bo dostałby piorunkiem jeszcze. To jest bardzo ważne właśnie, żeby ten piorun wchodził. Dodatkowy damage oczywiście. Jakieś ciastka tylko zakupił na beku. Nie ma co jej tutaj obijać, bo ona się i tak będzie cofała. Ja sobie chcę wziąć następną falę i raczej się wycofam do bazy. Czy najfajniej by było cały ten itemek kupić, ale nie będzie takie proste. No i nie wszedł piorun z domu, niestety. Ma ulti, ja też mam ulti oczywiście. Dodatkowe HP, nie powinno mnie zberstować. No nie ma many nawet, żeby to zrobić. No cofnę się. Nie za bardzo się opłaca raczej tutaj budować tak wcześnie. Spalałem od tego raczej zacząć. No i tak mogę wziąć ewentualnie. Papotionę znowu. Ponieważ jeśli bierzemy miniony, no to się nie stakuje, prawda? Daje nam to niby to złoto. 2 golde na sekundę, ale no nie wiem, tak mi się wydaje w sumie. Chociaż mogę się mylić. Może jednak jest warto. Wydawało mi się, że nie bardzo. Bo jeśli zabijemy miniona, no to wtedy się nam blokuje możliwość zarabiania, prawda? Chciałbym to blue. Może mi odda. No, okej. Okay. No problem, no problem. Chociaż szkoda, ale spoko. A nie. Widziałem, szkoda. Trynda. Widział to? Poszedł na swoje gry, chyba. Asteri, kolego, chociaż Trynda jest bliżej. Podejdź, Master, proszę. No, może ją zabijesz. Chociaż Trynda tam jest. Brawo. Też moje W będzie fajnie kontrowało Tryndamera, więc tutaj się fajnie to akurat zdarzyło. A i to jest oczywiście Banpik, bo nie powiedziałem chyba tego w tym akurat nagraniu. W poprzednim było. Także normal, normal. Nie ranked. No na rankedzie. No nie wiem, czy bym chciał to wyciągać. Bałbym się wyzywania, że troluję i w ogóle. Ale nie troluję. Tutaj tryhard jest. On ten dragon, no nie pomogę ci raczej, kolego. No i na razie to działa w porządku. Tylko minus tego nosu jest taki, że on zawsze puszuje, więc jest łatwy do zgankowania niby. Czy właśnie, no niby, ale też nie jest taki łatwy do zabicia, no. Prosimy sobie staka, Warda. Można się wycofać. Takiego Warda i spadam. Czemuż teraz jest cooldownu? Poczekam na buta. Weźmy tego mountaina, weźmie, super. Pyk, pucik i lecimy. Te duchy będą przyjemne, bo zapuszczę ducha, później jeszcze swoje W dodam i gościu będzie spowalniany. I też, jak wystakuję tego itemka, to dostaję to przyspieszenie za każdym razem, gdy puszczę E. Takie fajne, nie? Teraz ten quest jest, oczywiście. A, no nic nie zrobi na to, niestety. Nie się cieszę, gościu.
Gdzie rzeczywiście dodatkowe złoto dostaję za tego, za każdego tika z E. Na 200 ją uderzyłem, więc... Kurde, naprawdę, spoko jest. Wydaje się być bardzo w porządku. Te wrejty sobie mogę też pobierać w sumie. Tylko jak zawsze powtarzam, proszę nie brać od razu tego na rankedy. Jak chcecie potestować, to normalki oczywiście. Już nie wiem, ile mam mocy z tego. Powinno być. Nie, jednak nie. Ja matematyka nie dał rady. Okej, dostałem blue, przynajmniej tyle. Myślałem, że będzie dostawać. A dziwne w sumie, że ten day nie dał. Dziwne zachowanie. Trochę podłe. Dobrze było też jej wrejty podbierać. Znaczy, no ich wrejty. No ładnie, tylko właśnie to manę, kurde, tracę strasznie szybko. Ale dlaczego się już się boję, jak podchodzę? No ma się czego bać. Strasznie dobije. Ma ulti? Możliwe, że ma. Muszę też mieć na boczności. A, wstały te wrejty. No i spoko, na tego dużego nie ma czasu. O! No i ładnie, brawo, Zeracik. Super. A, ja nie mam żadnej maestrii. Napiszemy, good job. Fajnie rozegrał. YouTube. No ja tutaj wiele nie zrobiłem, ja tylko dałem E. Tam Word. O, come on. Co to ma być? No i co ten trenda chce? Okej, okay, na czas. Już myślałem, że go nie zabiję. Ojej, dobra, nice. Blue dostałem, super. Jeszcze bym turret wziął, ale nie, nie ma co przesadzać. Zostawmy ten turret w spokoju, no. Jak ja teraz chcę zagrać? Nad tym dalej nie myślałem, w sumie. Teraz pomyślimy. Chyba Banshee byłby spoko, chociaż oni mają 3 HD. No chwila. Armor. Zonie? Nie wiem, nie chcę Zonie od razu robić. Chociaż nie byłaby zła i pewnie później ją zrobię. Trochę średnio z pomysłem na razie mam. Wrejty wezmę, następny wave i mogę wrócić do bazy. Całkiem fajnie się farmi, nie? 130 CS w 13 minucie. Superancko, mimo że tam trochę CS przegapiłem. To i tak jest wynik solidny. Nie do końca tak to miało być. Tym razem wezmę. Yeah. Dobra. Oj, jakby ten stun siadł, nie wiem, czy by mnie zabiło. Na wardzie, okej. Niezłe obrażenie, naprawdę, no jestem zaskoczony. A coś pod AP? Relajka wydawałaby się spoko, bo spowalniałaby. Tak samo myślę o tym Banshee Veilu właśnie, ale Banshee Veil tylko na Syndrę. Właśnie. Nie wiem, w jakim celu zapuściłem. Chociaż przynajmniej będę mógł ją obić. Geralda przyzwał. No ładnie. Sobie te wrejty się zastanawiam będą. Mogę tam podejść śmiało.
Nie problem. Ulala. Turet. Reczka. Dobra. No i chyba GG tak naprawdę ta gierka. Trochę za łatwo poszło tym nosu. Myślałem, że coś się pomęczę, że nie będzie tak super łatwo. Muszę przyznać, że... No za łatwo po prostu. No ma erkę, ale nic mi nie zrobi tą erką niestety. Wręcz. No nie, no, ja też jej nie zabiję. Nie ma co ryzykować. To już za dużo pieniędzy mi nie da. A wezmę sobie Ludena w sumie. Dodatkowy damage, dodatkowy ten proc. Powinno działać to. Wydaje się w porządku. I weźmiemy, nie wiem, jakąś książkę. Coś z tego zrobiłem później. Zmienimy sobie tutaj tego i tego. Can you add me? No nie, no jak? No po co? Nie znam cię, gościu. Po co mam cię dodawać? Ignorujemy. Ciekawe, muszę kiedyś chyba spróbować tego Nasusa na midzie, bo zawsze plus jest takich pików jak ten Nasus, że ludzie nie wiedzą jak na to grać po prostu. Bo, no i kiedy spotykasz Nasusa na midzie? No nigdy, co nie? Więc ludzie się strasznie dziwią i nie wiedzą co robić po prostu. Czy grać agresywnie, czy defensywnie, czy... No cholera wie właśnie, no i to jest ten problem. Dlatego dobrze jest mieć takie zaskakujące piki, tylko oczywiście powtarzam, że jeszcze trzeba je sobie najpierw ograć, zanim będą na rankę wciągnięte, prawda? Zapuściłem duszka. Te wraje też szybko się fajnie czyści. Dwa staki. No taki sobie wynik, jeśli chodzi o staki, ale mówię, no tutaj Apenasus oczywiście ani trochę na tych stakach nie polega, więc to nie jest to problem. Nie ma wilczków, niestety. Okej. Okay. Dobra. Fajnie. Fajowo, muszę przyznać. Nie spodziewałem się, że aż tyle mogę zasadzić, ale rzeczywiście mam moc trochę. Ale też liczbę na śmiało można robić później na pewno. No bój się gościu, bój się. Oj. Będę chciał skakać. A mam go. Z ereczką. Chciałem uderzyć z kół, żeby się uleczyć z pasywki. Przestraszyłem się trochę. Ale luzik. Jednak luzik, arbuzik. Ale no, było troszkę spiny. Cofnę, tego blusa wezmę po powrocie. Będzie ok. Wezmę może buty. Jakieś... O, maska się wydaje fajna w sumie. Wezmę maskę. Słuchaj, maska plus lalajka. Bo też Morello można by zagrać. Bez leczenia tutaj i tutaj. Już nie byłoby złe. No ale straszny stomp wyszedł, no. To jest często problem właśnie tych normalków, że... Nie wiesz, czy trafisz na jakąś fajną gierkę, czy stomp. Zazwyczaj jednak są to stompy w jedną albo w drugą stronę. Rzadko kiedy są wyrównane gry, bo ludzie się nie starają aż tak na normalach i ja też się nie staram za bardzo. I właśnie mamy surrender w 15 minucie, znaczy nawet z 18, ale oczywiście mogli to zrobić, no bo od 15 minuty 5 osób, każdy się musi zgodzić, no a tutaj no, niewiele mieli do powiedzenia tak naprawdę, no. Także tyle, zobaczmy jeszcze obrażenia. Jestem ciekawy. Go. Chyba nie dostaniemy obrażeń. No i także dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na streamy, na inne filmy na YouTube i życzę miłego dnia.